Przed nami piłkarski spektakl i mnóstwo emocji. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje. Oby tylko chciało im się chcieć. Pierwsza akcja w tym meczu właśnie przed nami. Sztylka. Cetnarski. No teraz, kiedy odzyskali piłkę, mogą kontratakować. Murawski. Mikołajczak. Pięknie podał. Ależ to było groźne, ale obrońca na posterunku. Murawski. Celnie do partnera. Piłka opuściła pole gry. Opuszcza piłka boisko, rozpocznie bramkarz. Przejęli w ostatniej chwili. Świetna współpraca. Powstrzymani. Ładne zagranie. No, będzie gol. Zdobywają bramkę. Cetnarski. Piłka trafia do przeciwników. Pawelec. Cetnarski. Mączyński. Podanie. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? O, ładnie to zrobił. Szaleńczy atakuje obrońca. Wspaniała okazja! Ależ akcja! Sobotkol i wyrównują! W jego wykonaniu, gdy spoglądamy na powtórkę, wygląda to dziecinnie prosto. Tak, ale on widać wie, co robi. Przechytrzył całkowicie bramkarza. Podał do partnera. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Tak jest, będziemy mieli rzut karny. Brawo, gol!
bardzo ładnie karnego zamienił na bramkę. Spokojnie i bardzo precyzyjnie uderzył. Szczęśliwie, troszkę wyżej i nie byłoby gola. Celowany. Mączyński. No, błąd, strata. Sobie. Piłka wyszła na aut. Mikołajczak. Tym razem nie udało się trafić. Wciąż jedna bramka na jego koncie. Gra dzisiaj znakomicie, jest groźny. Ciągle znajduje się w sytuacjach strzeleckich. Kapitalne zagranie. Wyjaśni mi sytuację. Wynik 2-1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 minut. Za nami pierwsza połowa tego meczu. Wydaje się, Darek, że wszystko ustawił rzut karny. Tak, myślę, że o tym głównie dyskutować będą kibice w czasie przerwy. Był na pewno kontrowersyjny, no ale nie zmienia to już faktu, że prowadzą w tym spotkaniu. Trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Strzela! Nieudany strzał, za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Sędzia liniowy pokazał, że piłka opuściła boisko i za chwilę rozpoczęcie od własnej bramki. Tylko. Niecelne podanie i będzie aut. Trener dokonał pojedynczej zmiany. Nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Sobiech. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Dostrzegł partnera. Kapitalna centra. No, umiejętnie przejął tras obrońca. No, nie udało mu się to dośrodkowanie. Sobota. Kapitalne podanie. Co z tego wyniknie? Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Cetnarski. Sztylka. Wspaniale przechwycił. Injać. Murawski. Świetne dośrodkowanie. Nieudany atak. Mączyński. Sztylka. Nie ma
mają już nic do stracenia i wygląda na to, że mogą narazić się na kontrę. Ruszą zdecydowanie do ataku. Bardzo słusznie, nie ma naprawdę na co czekać, trzeba działać. Ale znakomicie! Skutecznie przerwali tę akcję. Cetnarski. Dziś bramkarz jest wykorzystywany jako obrońca. Dobry odbiór piłki rywalowi na własnej połowie. Źle zagrana piłka i jest out dla przeciwnika. Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Sztyl. Niewiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2-1.